Halo, 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 dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Młody Fiskus, a to jest LEGO Harry Potter lata 1-4. I w dzisiejszym odcinku będziemy robili drugie zadanie z trzech. Czyli coraz bliżej końca, moi drodzy, coraz bliżej końca. Coraz bliżej końca tutaj fabuły jesteśmy, a pamiętajmy, że przechodzimy grę na 100%, czyli... Jeszcze więcej zabawy. Jezu, mordo, nie skacz. Ej, mordo, nie rób magika. Nie rób magika, proszę cię, typie. To powinien być student w niebezpieczeństwie czy coś tam, nie? Jakby, kurde, ratujesz chłopu życia, a on jest takim niewdzięcznikiem, że szkoda gadać. Jak moja była. No to pewnie Hagrida będę musiał potrzebować, dobra. No nic. Co my tutaj mamy do wyłowienia? Wyłowiliśmy... żabkę. Żabka została wyłowiona. Co my tutaj mamy? A, to. A, to dobra, to sobie zróbmy. Ile może odcinek z jeziora trwać? 25 minut max. No, kierowanie żabką jest o tyle dobre, że już mam wprawę, jeśli o to chodzi. Yeah, złoty klotz. Gold bricks. 70 na 200, no to zobaczcie, już prawie połowa. Prawie. Chłop co skacze. Kolejny. Mordo. Mordo. Nie bój się. A. Chyba już wiem, dlaczego to trzeba rozwalić. Bo tu jemu most trzeba zbudować. Jej! Uczeń uratowany, student in peril. Nice. Jeszcze postać dostaliśmy. No, postać Rona. W szacie wyjściowej? A czy za zapalenie tych lamp nic nie dostaniemy? Dobra, kryt. Ty nam coś dasz? Tu mamy post... Tu mamy tego. Do zdobycia. Znaczy, do wypicia eliksir wielosokowy, ale po co to na razie komu? No i co, co ten kryt nam da? Kryt! On tu nam coś da, jak nic. Nice. Basisty. Postać basisty dostaliśmy. Spoko. Dobra, drugie zadanie. Let's go. No, pamiętajcie. Jezioro i w ogóle. Pan Cedric Diggory i Harry Potter zajmują pierwsze miejsce. Potem jest Victor Krum. A na końcu Fleur de la Cour. No, przychodzi Neville i mówi: Harry, masz skrzeloziele. No, Harry się dusi, bo staje się na godzinkę rybką. I no. Harry dostał skrzeli. Okej, dobra. Wiem, że jeśli chodzi o obszar tutaj, to jest bardzo obszerne, że tak powiem. No właśnie, 1 na 9. Z tym będzie spory problem. Tam widzę drugi ten. Drugą muszelkę. Więc ten odcinek pewnie będzie jakiś... Idź ty kurde tytonie. Akysz! Tutaj mamy pana. Jakiegoś takiego... Który by nam tutaj... Okej, okay, dobra, nieważne. Wróćmy tu.
O właśnie, 1 na 6. Tutaj za tymi odgałęzieniami też trzeba się porozglądać. Tu nigdy nic nie wiadomo. O, tu mamy już trzeci. Idź ty. No trochę ta misja będzie długawa teraz. No z pół godzinki odcinek pewnie będzie trwał. Dobra, co ty tutaj masz? Postać. Postać Harego. Okej, tu nic. Niebieski kloc. Okej. Czy my tutaj mamy jeszcze coś? Nie wiem, jakąś muszelkę, coś. Co, nie trafiliśmy w to? O, właśnie. Dobra, czyli to już mamy z głowy. Teraz zobaczymy, czy tutaj mamy gdzieś coś. Nie, nie mamy. Dobra. Dobra, tego Kamlota nie możemy rozwalić. Kolejny gruzgotek albo tryton, nie wiem ostatecznie co to jest. Tam mamy to. Tutaj muszelkę widzę. No tu trzeba się porozglądać. Kolejna muszelka. 5 na 9 już, o. Złote klocki w kształcie rybki. Mini. Dobra, ale ja tu bym chciał wrócić. A nie mogę. Czyli będę musiał tutaj wrócić. O, mamy przejście na drugą stronę, cudnie. Zobaczę, czy jeszcze tu nic nie przeoczyłem, ale chyba nie. Chociaż nie, wróć. 6 na 9. Czy mamy tutaj te odgałęzienia z tymi bąbloglowami? Chyba nie, ale mamy tutaj to. No i co? A, uczeń uratowany. To dobrze. Przynajmniej ratunek ucznia mamy z głowy. Na jakiś czas przynajmniej. Dobra, co my tutaj mamy? Tu mamy jakieś kości. Tutaj mamy jakieś kamulce. Zobaczmy, co one nam dadzą. Nic nam nie dadzą. Jeden wielki kałamarnic. Dobra. Muszelka od razu. Halo, Harry. A, czyli musimy się wrócić, żeby tą muszelkę. Dobra, tu gdzieś muszelka była. Widziałem. Tu, dobra, jest muszelka. 7 na 9. Tam jest kolejna, to ją weźmy od razu. Osiem na 9, dobra, tu gdzieś zaraz powinny być bąbloglowy. Z tą. O Jezu, Harry! Porwali Harego. Zostawcie Cedrica. Zaraz chwila, redukto może na nich podziała.
No, od razu lepiej. Dobra. Jest buszelka. Dobra, i mamy postać, co ja mówię, postać. Dlaczego ja nie mogę tego... No. Herb Ravenclaw. Czyli skoro mamy herb Ravenclaw, no to to mamy tyle, jeśli chodzi o to tutaj. Co? A, przeciwwaga, tak? Spoko. Dobra, i pewnie zaraz kolejny etap. Tylko trzeba będzie się pewnie jakoś przedostać, albo nie wiem, postać jakąś zdobyć tutaj. Na razie póki co nie widzę żadnych takich możliwości. Dobra. Halo, Cedric. No nie, teraz będzie to kałamarnica cała. No właśnie. Dobra, czyli jeden na górę, drugi na dół. Czyli co, Harry teraz, tak? O, Potter. Dobra, bierz tego kolegę. Dobra, tutaj Cedric dostał przejście. Tutaj temu trzeba walnąć w oko. No, halo, Harry, Lumos. Dobra. Spróbujmy rozświetlić ten obszar cały. Pewnie o to chodzi, żeby rozświetlić to. Nie pamiętam, bo pamiętam, że za coś podobnego właśnie dostawało się... za coś podobnego dostawało się fragment herbu chyba, albo postać jakąś. I co? O właśnie. O właśnie. To dobrze pamiętałem. No ale co? Halo? Ja bym chciał przejść dalej, a nie mogę. Czyżby gra zasugerowała mi, że nie wiem, nie mogę przejść dalej, radź sobie sam? No to wygląda. No bo mi się gra zbugowała, jak zwykle zresztą. A, dobra, tu jest perełka. Nie zauważyłem. Dobra. Mamy klocka kolejnego. Nie wiem, czy czasem bąblogłowy nie ominąłem. O, Wiktor Prum. Hermiona, Cho Chang, siostra Flair tam była i Ron oczywiście, nie? O nie! Kurde. Chyba przeoczyłem bąblo... A nie, tam są! Tu chyba będą. Tu gdzie ten kamień? Ale mogę się mylić. Postać? Ta, postać Wiktora Kruma jako... jako rekin.
Dobra, rozwala ich. Ratujemy Chou Cheng i... nie tylko. Dobra. Dobra, musimy i tak tam wrócić, ale... chociaż już nawet uratować kogoś można. Dobra, i kogo ratujemy? Chyba Cho uratujemy. Pierw. Ta. Uratujemy Cho Cheng. Czyli pomogliśmy Cedricowi, okej. O Jezu, Cedric, chodź tu. Czyli ominęliśmy jedno. Albo gdzieś na dole, bo też tak może być. Dobra, tutaj Gabriela Delacour. Uratowana. Dobra. A, i tutaj Lumos. Dobra, ratujemy Rona. Mon Ron. Chociaż nie, to nie ta część. Co, są te bąblogłowy, czy nie? Nie ma. Albo coś się zbugowało, albo... nie wiem. Dobra, ratujemy Wesleya i... i tyle, i koniec. No i okej, wszyscy uratowani, cudownie. Żyć nie umierać. O nie, Ron się wystraszył. Wielkiego Wiktora Kruma. Hermiona zauroczona oczywiście Krumem. Bo mam wielkie mięśnie. Ron, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę. I w kolejnym odcinku kończymy grę. W sensie fabułę. No bo 100% jeszcze nam zostało do zrobienia. 73 klocki. Ładnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Na razie. Hej, hej!